Także witam Was, widzowie, w kolejnym odcineczku dzisiaj nagrywanym. I dzisiaj jedziemy sobie, tak jak widzicie, jak mamy sierpień. Było jeszcze jedno pole, ja Wam go nie pokazywałem, ale było jeszcze jedno pole. I by dzisiaj jest do koszenia rzepak. Ja go tam nie pryskałem, nic na lipcu go nie pryskałem. Więc pojedziemy sobie dzisiaj wykosić rzepak. Czy wsiądziemy do bizona, to nie wiem. Ale jest 8 rano. Wstałem dopiero i jedziemy sobie kosić rzepak. Otwórzmy sobie tutaj szybkę. Umyć panu szybkę. I pojedźmy kosić rzepak. Idziemy kosić rzepak, takie może troszeczkę większe pole od tej pszenicy, którą kosiliśmy na lipcu. Ale trzeba coś zarobić. Bo sierpień bez żniw to jak żołnierz bez karabinu. Proszę bardzo, szacować te wypowiedzi i wstawiać na YouTube'a, chociaż dostanę rozgłos. I jeśli będzie coś, cokolwiek szacować z tego kanału, to proszę oznaczyć mnie w komentarzu lub w opisie, że film powstał z tego kanału, czyli z mojego. Dać tam linka jakiegoś. Skręcamy sobie tutaj i sobie jedziemy na rzepak. Tak jak mówię, może troszeczkę większe pole niż ta pszenica, którą kosiliśmy na lipcu, ale i tak to wykosimy. Bo oczywiście trzeba to wykosić. Przejdziemy się tędy. Tutaj akurat będzie szybciej, bo jakby pojechali w drugą stronę, to by było trochę dłużej. Ale jak pojedziemy tędy, będzie szybciej. Oczywiście dopiero minuta 30 nagrania, tak jak widzę, które na GoPro. Ale to jak mówiłem, dzisiaj nagrywamy dwa odcinki. Czy tam dwa albo trzy nawet, no to i nagrywamy. Już właśnie nagrywam drugi odcinek w tym dniu, żebyście mieli co oglądać. Nie wiem, czemu ja mówię tak dziwnie, ale okej. I co to jest tutaj? Proszę Państwa, jedziemy tędy. Co to jest za ten? Co to jest za roślina? To jest chyba marchew. I zaraz po lewej stronie ujrzymy nasz rzepak do koszenia. Tutaj większość ludzi albo ma posiane, albo nic nie ma na polu, ale my mamy rzepak do koszenia. Tak więc nie wiem, czy tutaj zajeżdżamy od tej strony. Nie wiem, czy to jest proste pole, czy krzywe, bo bym chciał ten wykosić na wzpiesie, ale już widzę, że to jest przynajmniej od tej strony krzywe. No więc zaczniemy kosić bez GPS-a. Włączamy i jedziemy. Kosimy oczywiście na sieczkę. I tutaj oporowo kosimy sobie. Już co kilo jest nakoszone. Nie wiem ile, kurde, czy będzie tutaj w ogóle zbiornik, czy nie będzie tutaj zbiornika. Nie wiem, ale chcę to wykosić, bo inaczej ten. Jak nie wykoszę, to sobie zbiednieje, ale chyba tutaj widzę, że to jest, będzie ręcz piesie. Więc sobie pojedziemy tak z tej strony. Sobie pokosimy nawet jak kuguty i wyłączymy, proszę Państwa, żeby było oporowo, całodobowo. I sobie kusimy tutaj, jak mówiłem, większość albo jest posiane coś, albo nie ma nic na polu. Bo skusiłem sobie coś, albo jest ściernisko, albo nic na polu nie ma. Bo na przykład ktoś kosił coś na lipcu, tak jak ja, pszenicę czy tam koniczynę. To już w sumie jest czwarty odcinek. Nie przywitałem się i nie powiedziałem, że to jest czwarty odcinek z Podlasia. Chłopa z Podlasia, przepraszam, bo nikim innym tutaj nie nagrywam. Jakby ktoś chciał, proszę bardzo, poinformować, proszę bardzo, kontakt. Kontakt na e-maila. Jakby ktoś chciał ponagrywać. Zapraszam serdecznie. Jakby ktoś chciał wspólnie serię poprowadzić, to zapraszam serdecznie. Kontakt tam na e-maila macie w opisie, w opisie pod każdym filmikiem. I pod każdym live'em, i pod każdym shortsem. Więc... My już prawie jedno kółeczko zrobiliśmy. No tutaj to szybko będzie, nie wiem, czy zrobimy jeszcze jakąś jedną akcję. Tutaj na, nie wiem, czy zrobimy jeszcze jedną akcję na tym odcinku, czy tylko żniwa będą tego rzepaku. Bo na przykład na poprzednim odcinku zrobiliśmy aż 3 akcje. A teraz nie wiem, czy będzie w ogóle jakaś druga. Czasami zrobimy 3, 4, tak mówię przykładowo. A czasami będzie jedna. Bo zajmie długo czasu po prostu. Jak na razie nagrywamy prawie 5 minut. 10 sekund brakuje do 5 minut. Więc nie wiem, czy będzie jeszcze jedna akcja. Czy sąsiadowi trochę, tak, sąsiadowi trochę sieczki tam
walnęliśmy z tego rzepaku. Teraz mam nadzieję, że mu nie walniemy. Nie, dobra. Teraz tylko tą sieczkę do siebie walnęliśmy, więc żaden sąsiad nie będzie miał problemu do nas. A jeśli ktoś będzie miał, to powiemy, że to nie my, tak? Bo oczywiście my nic nie wiemy. Pozdrawiam. A tak w ogóle, jak mówię, pozdrawiam. To jest taki gościu na TikToku, który tam odpowiada na komentarze, ma około 40 lat. On się tam Michał nazywa normalnie. Jest chyba Michał Kulik albo Kudlik, coś takiego, nie wiem. No tak 40-35 lat. I on tam nagrywa takie rzeczy na przykład. Że on tam coś mówi, że tam kurde, na przykład odpowiada na jakieś komentarze i on mówi, że... No przecież ktoś tam mu tam zadał jakieś pytanie, widziałem, że kolego, co zrobić, jak szef zaprasza mnie na noc. Czy tam szefowa, nie pamiętam, szef albo szefowa, no i on na przykład mówi, że ten... jak on to mówi? Boże, nie, no kurwa! Ten ci pies pierdolony, dobra, chuj z tym. Jedziemy dalej. I on na przykład mówi, że ten... Że... nie pamiętam, ale tam odpowiedział coś, że w stylu takim, że... No co, zmiana jest chujowa, czy coś takiego? No oczywiście, wydaje mi się, że to pytanie miało jakby taki podtekst seksualny, ale ja nic nie wiem, tak mi się wydaje, ale jakby coś, to nic ode mnie nie wiecie i ja nic nie wiem. Tak mi się tylko wydawało, my już prawie mamy 2 tony nakoszone. Nie wiem, czy to jest na pewno większe pole od tego... Od... Może. No, od. Już mamy 2 tony od tej pszenicy, tak mi się wydaje. Że 10, może 15 arów większe. I zobaczymy, czy rzepak trochę słabiej sypie oczywiście od pszenicy, ale zobaczymy, czy będzie ten. Zobaczymy, czy będzie więcej, bo pszenicy mamy 3 tony, które oczywiście sprzedamy sobie w grudniu. A rzepaku jak teraz mamy 2400, ale nie wiem, czy będzie więcej od pszenicy, czy nie. Pomimo, że rzepak słabiej sypie, a to jest większe pole. Więc nie wiem. Nie wiem tego. Nie orientuję się, proszę państwa. Znów mówię, proszę państwa, nie wiem czemu. Jestem gdzieś chory, dobra. Dobra, waliczmy tam, ja jestem chory jakiś tam. I 2,5 tony. Ja sobie tylko szybko coś sprawdzę w telefonie. Sorry, że nie będę się odzywał, ale szybko coś sprawdzę na telefonie. Dobra, już będę komentował grę. Już wszystko naprawione, wszystko tam... A, dobra, może nie będę wyłączał internetu, bo jestem w kontakcie z pewną osobą. I nie, to nie jest żadna dziewczyna. To jest... 3 tony już mamy, to jest po prostu tak, o, jedna osoba, jestem w kontakcie z tylko jedną osobą. No dobra, powiem wam, jedna osoba do mnie dzwoniła. Ja do niej odzwoniłem, ale ona nie odbierała, więc dlatego czekam, aż ta osoba odzwoni. Ale no już mamy więcej teraz zboża. Boże, co się, no wiecie, no więcej już... No więcej zboża z rzepaku niż z pszenicy. A rzepak ponoć słabi siebie. Ja już sobie otworzę tę rurę, bo zaraz przyjdziemy tu 60. Rura musi jechać oczywiście, zaraz przyjdziemy tu 60 ten. Wysypać to. Chyba ten zbiornik na 3500, nie wiem czy dojadę do końca. Bo jakby tutaj coraz mniej tego rzepaku jest. Ale czy dojedziemy do końca, to nie wiadomo, bo zostało 10 kilo. Teraz jest 5. No i nie dojechaliśmy do końca, proszę państwa. Nie dojechaliśmy do końca, a więc ja otwieram drzwi. Lecę szybko po 60 i przyjeżdżam tutaj. No proszę bardzo, podrybany DHL pojechał. Przyjeżdżam tutaj z przyczepą i będziemy tutaj, oczywiście kończynka sobie rasta. Przyjeżdżam tu z przyczepą i będziemy sobie ten. I będziemy się sypać. Oczywiście miniaturyczkę sobie zrobimy do odcineczka, proszę państwa. Nie, tutaj musimy podjechać, bo tutaj przyczepa jest z tej strony. Przeparty tu jeszcze po odcinku jednym, nie zamknąłem. Nie zamknąłem szopy, więc sobie ją... Znaczy drzwi do szopy, więc sobie ją zamkniemy. A za to drugie sobie otworzymy. Jak teraz widzę, tutaj 10 minut na GoPro pokazuję nagrywania.
panie, jak wyskoczyła przyczepa. Dobra, jedziemy na tego rzepaka. Jedziemy na tego rzepaka. Jedziemy tam odsypać bizona. I w sumie 10 minut nagrywania, które na koniec odcinka, na prawie koniec pola. Wydaje mi się, że jeszcze jedną akcję zrobimy, bo to tak słabo, proszę państwa. Że tylko jedna akcja na odcinku, bo to tak kurde szybko. To nawet wydaje mi się, że możemy szybciej skończyć te żniwa niż pszenicy. Bo pszenicy żniwa trwały ile tam? Chyba 13-14 minut sudziego, nie wiem, ten pierwszy odcinek. A tutaj wiadomo, że ten odcinek będzie trwał dłużej, bo zrobimy chyba jeszcze drugą akcję. Ale ten... Ale no... Ale... Boże, no i zamotałem się. I nie wiem, co powiedzieć. I nie wiem, co powiedzieć. Dobra, mamy 11 minut w tym razie odcineczka, no nie wiem, no może będą troszeczkę dłuższe, minuta, dwie, może będą dłuższe w sumie, bo jeszcze trzeba wjechać tam i w ogóle tutaj jeszcze wykosić do końca, wjechać z pola tymi maszynami, to dobra, wydaje mi się, że parku będą dłuższe żniwa. Dobra, tutaj taka, o, proszę bardzo, tutaj się mamy taki ten, sobie to wytnę, proszę państwa. Cyk, pyk. Dobra, niech to sypie na ten, niech to sypie na środek, trochę podjedźmy. Co to tak będzie sypie? Znaczy mogę zredukować te biegi, mogę. Tam cały zbiornik, to już to nawet sypie lepiej teraz niż pszenica, bo na pszenicy nie było całego zbiornika. A tu jest. I jeszcze troszeczkę nam rzepaku zostało. Tam już podjedziemy do końca w sumie, żeby oszczędzić czas. Tu się podjedziemy, gdzie to jest ten koniec pola. O panie, tutaj aż kurde mać. Będziemy tutaj już podjeżdżać, o panie, to panie, to na pewno, nie, dobra, już widzę, że mamy 12 minut i 7 sekundę. Więc widzę, że już będą dłuższe żniwa na pewno niż pszenicy. Złóż tą rurę, pacanie. No fajne składanie rury. Ja pierdzielę, co ja robię? Nie wiem, ja jestem dzisiaj jakiś zamotany. Może to od tego słońca, bo jest naprawdę, jest 35 stopni. W sensie w cieniu jest 30-35 jest na tym. Jest na słońcu, bo ja słyszałem coś takiego. To nie na żadnym TikToku, tylko w sensie od wujka, że jak jest ten, że jak jest taki przed. To tak jak teraz w sumie, podam przykład ten co teraz jest. Jest 30 stopni w cieniu, to 35 stopni jest na słońcu, jakby 5 stopni więcej jest na słońcu. To słyszałem od wujka, ja nie wiem, czy to jest prawda. Więc jak tylko mówię, że to może być prawda, ale no nie wiem, więc nie słuchajcie się, nie? W tej sprawie, ile to jeszcze będzie za 100 kilo, 200 może kilo maksymalnie. Wysypiemy tutaj na tą, no... Nie wiem, dobra, to będą jedno dłuższe żniwa. No dobra, 100 teraz mamy. Dobra, obstawiam 140 maksymalnie. Ej, patrzcie, o jedno kilo się pomyliłem, bo 141 wyszło. 141 zamiast 140 normalnie. To trzeba mieć szczęście, żeby pomylić jeszcze kurde. Czy może mi to sypnąć? Nie, no teraz problem jakiś jest z sypaniem, nie wiem co, czemu. Ten bizon, jakiś problem, czy to przyczepa. Dobra, jedziemy. Nie do przodu, tylko do tyłu. Jedziemy na kurs po 14 minutach nagrywek, czy będziemy jeszcze jedną. Dobra, zrobimy jeszcze na jakąś jedną akcję. Najwyżej trochę dłuższy odcinek potrwa. Ale zrobimy jedną akcję dla kochanych widzów. Oczywiście no homo, no homo. No homo oczywiście. Zrobimy jeszcze jedną akcję. Jak już mówiłem, że zrobię, to zrobię. Zjeżdżamy sobie teraz na pole bizon. Może nie na pole, na gospodarstwo bizonkiem. Ale dzisiaj oporowe nagrywanie. Postaram się wam ten trzeci odcinek jutro wrzucić. W sensie 14 w niedzielę. Możecie napisać. Albo w sumie kurde, powinienem to, co teraz chciałem powiedzieć, to powinienem powiedzieć to w trzecim odcinku. Bo chciałem powiedzieć, możecie napisać wyniki euro, finału euro, ale ten odcinek wbija albo 16, albo później. Lipca, no to już każdy będzie znał wynik euro. Więc no, już nie piszcie, bo to nie w sumie bez sensu.
Ja chciałem, żeby w finale było Hiszpania-Holandia, no ale jednak ta Anglia w ostatnich minutach tego meczu z Holendrami strzeliła gola, dokładnie Watkins. Się nazywa Harry Watkins, coś takiego, nie wiem, ale wiem, że Watkins strzelił na te 2-1. No i niestety Anglia z taką słabą grą. Tak samo fajnie, że Francja wpadła z Holandią w półfinale, a niestety Anglia jakimś fartem, przejdziemy tędy, dobra, nieważne. A niestety Anglia jakimś fartem sobie przeszła tą Holandię, chociaż z ich grą wygrana tylko jedna, nie no dobra, wygrana tylko jedna, bo drugie wygrana z Serbią, potem remis z Danią, potem remis ze Słowenią, potem 1-8, to z kim oni grali. Z kim oni grali 1-8, już nie pamiętam, dobra, nie wiem, ale 1-8 wygrana. Jakimś cudem potem ćwierćfinał wygrany, to już wiem, pamiętam, że to była Szwajcaria. Pamiętam, że to była... Aha, czekajcie, Anglia chyba grała ze Słowacją, tak? W 1-8, no to 1-1 było. No i potem w karnych wygrali, no ten, znowu z tego nie wyjdę, proszę Państwa. Dobra, muszę to zrobić, musiałem się tak tepnąć. Potem ćwierćfinał, to ten, zagrali ze Szwajcarią, ledwo też w końcówce tam gola strzelili. A nie, czekajcie, oni ze Słowenią wygrali 2-1 jednak, bo to w dogrywce strzelili gola na 2-1. Nieważne, ale tego wyrównującego ze Słowacją to też strzelili, tak. Tak ten, tak no. Boże, tak no, w sensie tak pod koniec tego na 1-1. I strzelili tam na 2-1, później dogrywce, później ćwierćfinał. Przegrywali 0-1, w końcówce drugiej połowy strzelili na 1-1 i w karnie wygrali ze Szwajcarią. No i półfinał 1-1 i w końcówce strzelają na 2-1, no i wygrywają półfinał z Holandią. I teraz są w finale, ja nie wiem jakim cudem, po prostu. Ale mam nadzieję, że Hiszpania wygra po raz kolejny. Trzeci chyba raz, to będzie ich, jak wygrają. Oczywiście wygra na Euro, trzeci raz. Trzeci albo drugi, nie wiem dokładnie. Albo w sumie 17 minut już jest, tak widzę, no to chyba nie zrobimy jednak tej drugiej, bo jakby to było tak 15 jeszcze, jakby teraz było, no to dobra. Jakbyśmy się zamknęli w czasie 15 minut, no to okej. A że my mamy już, kurde, no prawie nawet 18 minut, no to nagrywanie tej widzonego Outro, no to ten. No to jednak nie będziemy drugiej pracy robić. Więc sobie tylko to odsypiemy. Rzepak. 3600. Tutaj chyba się mieści 25 tysięcy. Mam tam 3 tony no pszenicy, więc teraz będzie 6600, więc jeszcze trochę by się zmieściło zboża, ale niestety więcej pól nie mamy, więc jadymy to odstawić tą przyczepę i będziemy kończyć odcineczek. Proszę Państwa, proszę bardzo, jeszcze nie wyłączyłem kogutów. Wyłączamy koguty. Proszę bardzo, szybko tak nie cieszę wątki. I zamykamy sobie drzwiczki. Otwieramy tutaj szopę, to będzie tak, to będzie tak, o, to będzie tak. Mam nadzieję, że to mi się otwarło wszystko tutaj, cyk, pyk, tak o zajedziemy. Dobra, drzwi akurat trafiłem, to dobrze. Tu cyk, pyk, tutaj wysiądźmy jakoś. Zamykamy te drzwi, o proszę bardzo, ze z tyłu. Z przodu też zaraz zamkniemy. Proszę bardzo, zamkniemy. I odstawiamy 60. Tylko zamknij ten dach. Tylko zamknij ten dach. W ogóle możecie napisać, czy wam serio się podoba. Co on w niej może zmienić. Okej, nie pytajcie się, czemu 17 tysięcy, nieważne. I znów kolejny odcinek i zmieniamy cenę. Po prostu dobra, zapędzony trochę jestem i ten, nieważne. No, czy jak ja wyjdę teraz? Sorry, że tak wszedłem bez otwierania drzwi. Teraz je otwórzmy, ale muszę trochę przestawić do lewej strony bardziej. Nie, przepraszam, do prawej strony. No, zamknij te drzwi, kurde mać. No, wyjdę czy nie wyjdę? No naprawdę, jeszcze muszę trochę do lewej strony. Nie, no ja pierdolę. Dobra, ja się do nich żegnam, do następnego, trzymajcie się.